Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z kariery Wolverhampton. Tak, wiem, ostatni odcinek się pojawił 3 tygodnie temu. To jest tragiczna systematyczność, po prostu dramat. Ale to wszystko było wywołane okresem Toty, świątecznym i tak dalej, ale przede wszystkim moim lenistwem. Bądźmy szczerzy, no znalazłbym przez te 3 tygodnie czas na nagranie jakiegoś odcinka i tylko i wyłącznie z własnej woli nie znalazłem, więc przepraszam. I tak wiem, odcinek, który wrzuciłem 3 tygodnie temu, też zaczynał się od przeprosin. To naprawdę idzie w złym kierunku, Cornel. Nie daj się, nie daj się. Tak więc teraz wszemi wobec obiecuję i wystawiam nawet rękę w celu zakładu. Jeżeli w tym tygodniu nie pojawi się jeszcze jeden odcinek z kariery Wolverhampton, możecie odsubskrybować mój kanał. Ale żeby móc odsubskrybować mój kanał, koniecznie zasubskrybujcie, żeby nie przegapić tego, czy wrzuciłem ten odcinek, czy nie wrzuciłem. First things first, czyli sfinalizowanie transferu, o którym było mówione oczywiście w poprzednim odcinku, czyli nasz prawy skrzydłowy, gdzie tutaj to zastanawialiśmy się nad dwoma zawodnikami. Jednym z nich był Gelson Martins z AS Monaco, drugi to natomiast Richarlison oczywiście z Evertonu. I ostatecznie, moi drodzy, przypomnę, jak wygląda sytuacja. Richarlison, 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, możliwość gry na jednym, jak i na drugim skrzydle, jak i na szpicy. 23 lata i 81 punktów overalla. Za niego udało się nam wynegocjować z Evertonem 25 milionów przy 22,5 milionach wartości. To naprawdę, naprawdę okazja. I to spora okazja. W przypadku Gelsona Martinsa tutaj sprawa miała się już nieco inaczej, mianowicie ten zawodnik to 3 gwiazdki słabszej nogi, za to 5 gwiazdek sztuczek, typowy prawy skrzydłowy, 25 lat, 83 punkty overalla, no ale za niego AS Monaco zażądało naprawdę, naprawdę sporo, bo 46 milionów. I moi drodzy, bez zbędnego wijania w bawełnę, absolutnie każdy komentarz dotyczył tego, żeby wybrać Richarlisona z tej dwójki, więc moi drodzy, hip hip hura, lecimy po Richarlisona, negocjujemy teraz już właśnie z tym zawodnikiem kontrakt. To ma być nasz nominalny prawy skrzydłowy, bo jak sami zauważyliście, jest raz młodszy, dwa, okej, może i ma mniej punktów overalla, ale Richarlison ma ten wysoki wzrost, więc się rozwinie naprawdę, naprawdę momentalnie. No i podoba mi się już jedna rzecz, moi drodzy, że przyszedł przepięknie ubrany, koszula, widać, że szanuje, że podchodzi do sprawy poważnie, tak samo jak i podchodzi jego agent poważnie. Bardzo dobrze, tak więc zaczynamy od omówienia roli w zespole, moi drodzy, i tutaj dajmy sobie ważnego piłkarza. Nie rzucajmy od razu kluczowego, zacznijmy od ważnego, zobaczymy, co na to powie Richarlison i jego agent. I rewelacja, moi drodzy, ważny piłkarz to jest coś, co nam też pozwoli ewentualnie rotować, a propozycja kontraktu na 5 lat, ja jak najbardziej biorę to w ciemno. Super, super, bardzo fajnie, bardzo fajna oferta, nie chcą klauzuli, ej, Richarlison. My się naprawdę tutaj dogadamy i to bardzo dobrze się dogadamy z tego, co ja tutaj widzę. I teraz, moi drodzy, czas na płacę, przejdźmy dalej, chcielibyśmy teraz omówić warunki finansowe. Bonus za podpis, słuchajcie, zmienimy tylko i wyłącznie premię za podpis na 600 i tylko. To już tak na dobrą sprawę bardziej w kwestii samego faktu negocjacji. No negocjować trzeba, nawet minimalnie, ale trzeba. To brzmi jak uczciwy kompromis, jeżeli chodzi o premię za podpis. Co pan powie na 600 tysięcy? Przestaniemy na... Aha, no dobra, czyli nie zmienią tej pensji. No dobrze, no niech będzie, moi drodzy. Tak czy siak jestem jak najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o to sfinalizowanie. Tak więc Richarlison. Udało się, moi drodzy, możemy sobie pogratulować. I ja, i wy. Udało się nam sfinalizować tenże fantastyczny transfer. I ten zawodnik trafia do naszego klubu. Troszeczkę sobie podniosłem okulary, bo zauważyłem, że gdy mam je tak, to jak patrzę w kamerkę, to się wydaje, jakbym nie miał oczu. A tak mam. I jest fantastycznie. Moi drodzy, Richarlison. No zobaczmy, jak ten zawodnik będzie się prezentował w naszym składzie. No może Richarlison od razu do wyjściowego składu nie wskoczy, bo przecież tutaj też jest naprawdę, naprawdę niezła konkurencja pod postacią oczywiście naszego Adame Traore, który niestety jednak w tej naszej karierze nie rozwija się tak fantastycznie, jak to ma miejsce w rzeczywistości. Być może dlatego, że ta kariera została uruchomiona oczywiście przed wszystkimi aktualizacjami, które w jakikolwiek sposób naprawiały rozwój wszystkich zawodników i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, przerabialiśmy to już miliard razy. W każdym razie, moi drodzy, no Richarlison, gdyby ewentualnie faktycznie wygryzł z pierwszego składu tego Adame Traore, no to wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle, moi drodzy. Żadnego zawodnika poniżej 80 punktów overalla w wyjściowym składzie, to jest sukces. Równie fantastyczną sprawą jest oczywiście fakt, że możecie wylicytować na aukcjach dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przycisk ekipy Fantazy za 100 tysięcy subskrypcji właśnie na kanale ekipy. W trakcie 6 edycji streama charytatywnego oczywiście rozdawaliśmy ten przycisk za największą wpłatę. Ta największa wpłata należała do moderacji.
całych wszystkich kanałów ekipy, czyli do Klucze Fantazy, a Klucze Fantazy wspólnie zadecydowały, że oni nie chcą tego przycisku, tylko żeby ten przycisk poszedł jeszcze dalej, żeby dobro się szerzyło, żeby ta pomoc szerzyła się dalej, tak więc moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie do licytacji, no przybijmy tam chociaż ten symboliczny 1000 zł, wierzę, że jesteśmy w stanie, tak więc link do wszystkiego znajdziemy w opisie. A teraz moi drodzy, 23-letni prawy pomocnik, którego ojczyzna to Brazylia, trafia do naszego składu i to jest naprawdę kapitalna informacja, tym bardziej, że taki transfer przed samym meczem o Super Puchar z FC Barceloną to niewątpliwie będzie wzmocnienia, no bo tak, ten Super Puchar tuż wcześniej, oczywiście mamy moi drodzy jeszcze mecz z Newcastle na inaugurację nowego sezonu Premier League, ale teraz moi drodzy, przejdźmy sobie jeszcze do transferów, bo oczywiście jeżeli chodzi o transfery, to tutaj mamy kolejną pozycję, którymi byśmy się chcieli zająć, to mówiliśmy, że ewentualnie na tę lewą obronę zamiast Johnego, gdzie Johnego niestety troszeczkę tutaj goni wiek i fakt, że kiepsko się rozwija, ewentualnie mówiliśmy, że być może na tę lewą obronę mógłby się tutaj znaleźć Angelinho. Teoretycznie taki sam overall, ale 3 lata młodszy ten zawodnik. No i tutaj widziałem, że zgadzacie się, że ten zawodnik faktycznie mógłby do nas dołączyć, ale nie jest to sprawa priorytetowa, że ewentualnie można by go zostawić na zimę, tylko że my na tej obronie mamy sporo problemów, nie tylko na boku, ale też przede wszystkim na środku. No bo okej, o ile lewa strona, no to tutaj jest ewentualnie Ruben Vinagre czy Diogo Dalot, no to na środku pola troszeczkę się nam to wszystko przerzedziło. Na całe szczęście udało się nam zgarnąć Fikayo Tomoriego za bezcen na dobrą sprawę, który będzie nas tutaj ratował w formie zmiennika i mam nadzieję, że się będzie dobrze rozwijał, ale my moi drodzy będziemy musieli sobie lada moment podjąć decyzję dotyczącą oczywiście środkowego obrońcy, zresztą przejdźmy sobie do tych środkowych obrońców i przypomnijmy naszych kandydatów, a naszymi kandydatami jest Hermoso, Mario Hermoso z Atletico Madryt, Luis Felipe z Lazio, Kurt Zuma z Chelsea, Christensen też z Chelsea i Ruben Diaz, który dopiero co dołączył, więc na dobrą sprawę jego możemy sobie tutaj odhaczyć. W każdym razie są to zawodnicy, których tutaj wyszczególniliśmy wcześniej i spośród nich będziemy musieli podjąć decyzję, którego zakupić na środek obrony. Tak więc teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać na raport dotyczący Luisa Felipe i wtedy będziemy wiedzieć faktycznie, na czym stoimy. No i to samo też się tyczy bramkarzy, gdzie mówiliśmy, że Dronkowski, Bułka albo Grabara jako ten symboliczny Polak mogliby do nas ewentualnie dołączyć. Informacja o negocjacji kontraktu z Jelsonem Martinsem. Tak jak mówiłem moi drodzy, ta sprawa to jest raczej temat zamknięty, więc moi drodzy, przejdziemy sobie do tych negocjacji, albo nawet nie będziemy przechodzić. W każdym razie, Richarlison, to już temat zamknięty. Oferta wypożyczenia Rubena Vinagre. Ją sobie odrzuciliśmy, tak jest, jak najbardziej ją odrzucamy. Ruben Vinagre nie jest na wypożyczenie, tak samo nie sprzedajemy Gibbsa White'a. A co do Beneta, no to tutaj oczywiście dogadaliśmy sprzedaż. Stwierdziliśmy, że tego Beneta jak najbardziej możemy oddać, możemy go puścić. No tylko, że jest ciekawa sprawa, że... Że oczywiście na razie cicho. W przypadku Diogo Joty, no to tutaj niestety poszła w ruch klauzula, ale udało się nam przedłużyć kontrakt, więc wszystko, moi drodzy, zakończyło się, można powiedzieć, pozytywnie. Dobrze, mamy tutaj bardzo, bardzo dużo tych końcowych raportów dotyczących poszczególnych zawodników. Junior Firpo, Hakimi i tak dalej, ale z każdego z tych zawodników stwierdziliśmy, że wolelibyśmy jednak... No tych, których mamy pododawanych sobie oczywiście do naszej listy życzeń. Dobrze, bez zbędnego przedłużenia moi drodzy przechodzimy dalej. Lada moment, mecz z Newcastle. A z Newcastle to my teraz zrobiliśmy drobne zakupy, no bo oczywiście Joelinton się pojawił u nas na ławce rezerwowych. Zawodnik, który no robi robotę niewątpliwie, a my mamy kilka informacji. Zacznijmy sobie od tego, że mamy przypadkiem ustawiony skład rezerwowy, dlatego się tutaj oczywiście domaga wyjścia w podstawowym składzie Ruben Neves. Oczywiście jak najbardziej odpowiemy mu, że rozważymy twoją prośbę. Ruben Neves, będziesz grał w tym meczu? Absolutnie. Mamy końcowy raport dotyczący Marcina Bułki, dotyczący Bartka Drągowskiego i Luisa Felipe. Tak więc moi drodzy, jeszcze ewentualnie przed tym meczem z Newcastle jesteśmy w stanie sobie sfinalizować, dajmy na to, transfer bramkarza. I Marcin Bułka, 63 punkty overalla. Bartek Drągowski to już brzmi jak ciekawsza opcja, 74 punkty overalla i jako zmiennik, oto jest faktycznie coś, co ma bardziej ręce i nogi. Tak więc moi drodzy, zachowajmy sobie te wszystkie wiadomości oczywiście w archiwum, przejdźmy czym prędzej do naszego biura transferowego i teraz transfery moi drodzy i w przypadku bramki, tak jak mówiłem, chwila, bramki, ja chcę iść do bramkarza. Tak jest, w przypadku bramki
Jeżeli faktycznie chcemy Polaka, a chyba doszliśmy do wniosku, że jednak chcemy tego jednego Polaka, chociaż tak symbolicznie, w roli tego zmiennika, no to niewątpliwie najlepszym i najrozsądniejszym wyborem byłby tutaj Bartek Drągowski, który by pełnił rolę zmiennika i oczywiście naszego golkipera w drugim składzie zamiast tego Norisa. Więc moi drodzy, udajmy się zatem po Bartka Drągowskiego i sfinalizujmy sobie ten transfer przed meczem właśnie z Newcastle, a jeżeli chodzi o środek obrony, to tutaj też mamy sytuację powoli klarowną, więc lada moment będziemy mogli się faktycznie zastanowić i podjąć decyzję, kogo i właściwie to, dlaczego chcemy kupić. Tak więc teraz, moi drodzy, Drągowski, musimy zaoferować między 5,5 miliona, okej. Będę miał to w pamięci, że możemy zaoferować nawet mniej. Tak zrobimy. Zaoferujemy 5,5 miliona, ale jestem ciekaw właściwie dlaczego. Czy on jest niezadowolony ze swojego kontraktu, morale niskie, czy ten kontrakt mu się kończy? Nie mam pojęcia. Wiem, moi drodzy, że zaoferujemy sobie 5. No dobrze, niech już będzie te 600. Jak już mi się tak wybrało, to niech będzie te 5,600. Przy takim piłkarzu jak Drągowski możemy zaproponować 5,600. Czy to jest do przyjęcia? 6300, moi drodzy, to my zaraz jeszcze zrobimy, że kupimy go za mniej niż jest jego wartość rynkowa. To by było coś niesamowitego. Dajemy 6 milionów i moi drodzy, 6 milionów za zawodnika, który jest warty 7. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Tak więc Bartek Drągowski, no teraz przynajmniej, teraz postawmy sprawę jasno. Nie będziesz u nas pełnił roli pierwszego bramkarza. Mam nadzieję, że masz tego świadomość, chłopie, i że wiesz, na co się tutaj piszesz. Że będziesz naszym oczywiście zmiennikiem i planem na przyszłość. Chociaż chyba nie do końca podchodzi poważnie do sprawy, ponieważ przyszedł ze swoim menedżerem, który jest ubrany jak na jakiś festyn, jak na jakieś dożynki, a nie jak na negocjacje z poważnym klubem piłkarskim. Tak więc, moi drodzy, zaproponowaliśmy perspektywicznego, ale oni chcą sporadycznego. Ale sporadyczny to jest tak czy siak ten tutaj w lewym dolnym roku wybór, więc jak najbardziej akceptujemy sporadycznego. To jest coś, co idealnie tutaj odzwierciedla moje wymagania względem tego zawodnika. Porozmawiamy o długości kontraktu. Proponuję 5 lat. Jako zawodnik, który jest oczywiście sporadyczny i perspektywiczny, to ma szansę na rozwój. Ignorujemy klauzulę i przechodzimy oczywiście, moi drodzy, do spraw finansowych. Zatem, żeby go przekonać, zaproponujemy mu 32,5 tysiąca tygodniowo i bonus za podpis. Bez bonusu za podpis. Nie będzie. Ewentualnie dodajemy premię za czyste konta. Dajemy 10 czystych kont i niech będzie to premia opiewająca na 250 tysięcy za 10 czystych kont. I moi drodzy, taka jest moja propozycja. Czy ona się sprawdzi, czy ona się przyjmie? Czas pokaże, zobaczymy. Drągowski mógłby od nas dostać wynagrodzenie w wysokości 32 500 tygodniowo i dodatkowe premie. To uczciwa propozycja, odpowiada oczekiwaniom mojego klienta. Cieszę się bardzo. Zatem, moi drodzy, kolejny transfer oczywiście został zrobiony. Ja tutaj zlecę, żeby... No nie, dobra, to moi drodzy, to dajmy... O Jezu, co? Aha, dobra, no trudno. Tak, będziemy negocjować z Jelsonem Martinsem, zaczynając negocjacje od euro tygodniowo. Wydaje mi się, że może się na nas obrazić. Nie wiem dlaczego, absolutnie. Absolutnie nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że może się na nas obrazić, absolutnie. A tu są ciekawe wytyczne. Pojawiają się nam dalej środkowi pomocnicy i oczywiście ci boczni obrońcy. Ale no boczni obrońcy doszliśmy do wniosku, że ci, którzy nas najbardziej interesują, no to są już tam oczywiście dodani. Chociaż ewentualnie tego Hakimiego, no nie będzie też do tej listy życzeń, chociaż wolałbym tego Angelinho. Tym bardziej, że Angelinho oczywiście gra w Manchester City, gdzie u nas w naszym uniwersum Manchester City zakończył sezon daleko, daleko, daleko za jakąkolwiek zadowalającą go lokatą. Tak więc, moi drodzy, ewentualnie dodajmy sobie ich do listy życzeń, ale tak jak mówiłem, za tym lewym obrońcą to ja bym się, jak już to rozejrzał, ewentualnie może w zimowym oknie transferowym. Nie wymieniajmy całej jedenastki, hej, to też nie o to tutaj chodzi. Tak więc teraz, moi drodzy, Bartek Drągowski oczywiście musi się pojawić na ławeczce zamiast tego Bergiona czy Norisa. Nie no, zamiast Norisa, Noris. Nie wiem dlaczego ty tutaj właściwie byłeś, ale wiem, że ciebie już właściwie to nie ma. Tak więc zapisujemy zmianę w tym składzie i przechodzimy oczywiście dalej. Tylko trzeba sprawdzić, czy dostał jedynkę Drągowski, bo jeżeli dostał jedynkę, to oczywiście tę jedynkę musimy mu zmienić. Tak jest, dostał jedynkę, a jedynka to jest numer oczywiście zastrzeżony.
i damy mu, z tego co widziałem, nie wiem czy mi się to rzuciło w oczy czy nie, ale damy mu numer taki jaki miał z tego co widziałem w swoim poprzednim klubie. Tak więc Drągowski jak najbardziej taki numer może być. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj do składu pucharowego, gdzie w składzie pucharowym to Drągowski będzie oczywiście naszym podstawowym wyborem. Przepraszam, chwila, coś mi się tutaj pomieszało. Jest Bartek Drągowski i fantastycznie moi drodzy. No tak, skład pucharowy to jest w całości tak jak zawsze prowadzę tę politykę, żeby mieć dwie kompletnie różne jedenastki. Tak tutaj to wygląda, problem jest tylko i wyłącznie z tym, z tą obroną. Tutaj ta obrona jest taka nie do końca pewna. Z tego co widzę to chyba odszedł już od nas ten Bennett. Już tego Bennetta, nie, Bennett nadal u nas jest. Dlaczego tak to wszystko się toczy i dlaczego tak dziwnie? Nie wiem i nikt nie wie. No ale jakoś tak dziwnie to się toczy. Dobrze, w każdym razie, moi drodzy, czas chyba na pierwszy mecz, czas chyba na inaugurację oczywiście sezonu Premier League. Tak więc moi drodzy, przejdźmy sobie oczywiście do konferencji prasowej. Gramy u siebie, więc mam nadzieję, że zaprezentujemy się bardzo, bardzo dobrze. Może ktoś u nas dostanie szansę na debiut. Ciekawe, czy będą jakieś pytania dotyczące Joelintona. Przede wszystkim gramy ze swoim byłym klubem. No Joelinton będzie grał przeciwko swojej byłej drużynie. Mamy pytania o UEFA Champions League. Czy poradzimy sobie z presją oczekiwań, aby zakwalifikować się do UEFA Champions League? Przecież my jesteśmy już w Champions League, przecież wygraliśmy Ligę Europy, więc to jest pytanie kompletnie nietrafione, ale jak najbardziej chcemy się utrzymać w tej Lidze Mistrzów. Kibice niecierpliwie czekają, aż Joelinton zademonstruje na boisku kunszt, że Joelinton może się pokazać w debiucie. Wejście w zespół może dowiedzieć swojej wartości. No dobrze, moi drodzy, czyli Joelinton, słowo się rzekło, Joelinton będzie musiał wejść u nas przynajmniej z ławki rezerwowych, ale myślę, że z ławki rezerwowych wejdzie raczej tak. I jeszcze Richarlison, czyli kolejny nowy transfer. Kibice niecierpliwie czekają, aż Richarlison zademonstruje. A to też tak dalej, to tutaj powiedzmy, że wejście w zespół może troszeczkę potrwać. No wiadomo, troszeczkę mniej go to zadowoliło niż tak jak w przypadku Joelintona. Ale raczej w pierwszej kolejności to dałbym szansę Joelintonowi tutaj, a dopiero potem Richarlisonowi. No dobrze moi drodzy, przejdźmy już bezpośrednio do spotkania. Nastał ten piękny moment, czyli inaugurowanie kolejnego sezonu Premier League. I ten zaszczyt przychodzi oczywiście nam i to na naszym stadionie. Tak więc moi drodzy, Molineux Stadium pewnie wypełnione aż po brzegi, co zresztą możemy zobaczyć na załączonym obrazku. Realizator pięknie nam to prezentuje. A naszym rywalem w pierwszym starciu jest zespół, który z Premier League zna się nie od dziś. Można powiedzieć, że absolutnie jedna z ikonicznych drużyn i dla fanów piłki rozgrywanej na angielskich boiskach Newcastle United to jest jedna z ikonicznych drużyn. Być może z tego względu, że pojawiała się też w wielu tworach popkulturowych dotyczących piłki nożnej, chociażby przywołuje tutaj się od razu na myśl film Gol z udziałem fantastycznego Munieza. Jeżeli oglądaliście Gol, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Ja oglądałem fantastyczny film, przepięknie się go oglądało, zarówno za dzieciaka, jak i obecnie. Ale moi drodzy, przejdźmy do wyjściowego składu Wolverhampton. Na bramce oczywiście Rui Patricio, potem w obronie mamy Ricardo Pereira, na środku jest Willy Boli w połączeniu z Ferro. Lewa obrona to jest wyjątkowo Diogo Dalot. Środek pola to Ruben Neves i Tiemue Bakayoko, a atak to Zaha, Traore, oczywiście Diogo Jota i na szpicy Patrick Cutrone. Jak widzimy, mamy upgrade, który zmienia nam całą tę otoczkę dotyczącą składu i prezentacji składu. Newcastle, Dubravka, potem Manquillo, Lehenie, Szar i Weltman. Aż pięciu obrońców. W środku pola Lopez, Shelby i Olmo. I jako tych dwóch napastników to jest Muto i Almiron, czyli formacja 5-3-2. No powiem wam szczerze, że wygląda to całkiem fajnie. Takie przyjemne i miłe odświeżenie, bo cały poprzedni sezon był realizowany jeszcze na tych wcześniejszych oczywiście layoutach z Premier League, a teraz jak mamy nowe, to jest to coś też ciekawego. Warto było czekać, widzicie? Warto było czekać, warto zostawić za to łapkę w górę. Moi drodzy, nie przedłużamy zbędnie, tylko przechodzimy oczywiście do spotkania. Obyśmy zdobyli sporo bramek na Molineux. Lopez, znowu Muto i Muto daje strzał na bramkę Rui'ego Patricio. W siódmej minucie to goście przywitali się z portugalskim golkiperem i teraz Almiron dośrodkowuje w pole karne, ale Ruben Neves takie piłki zgarnia na śniadanie, chociaż ostatecznie jeszcze był kolejny strzał po stronie srok, na całe szczęście niecelny. Fantastyczne wypuszczenie do Diogo Joty. I teraz Diogo Jota, możemy sobie zejść do środka. Diogo Jota, odegranie do Adama Traore. I Adama Traore, czy to jest faul? Tak jest, moi drodzy!
To jest faul, 11 minuta i moi drodzy, będzie 11 dla gospodarzy, oczywiście w pomarańczowych koszulkach. Ciekawa sytuacja, Adama Traore wywalczył stały fragment gry i teraz pytanie, kto go będzie egzekwował, ale to niewątpliwie był faul, absolutnie nie ma jakiejkolwiek dyskusji, powinien się cieszyć jeszcze dodatkowo zawodnik oczywiście gości, że nie dostał tutaj żadnej kartki. Tak więc moi drodzy, Patrick Cutrone, z prawą stronę Patrick Cutrone i przepięknie to wykończył, bez szans był Dubravka i w 10 minucie inaugurujemy nowy sezon piłkarskiej Premier League fantastycznym wykończeniem rzutu karnego w wykonaniu naszego włoskiego napastnika Patricka Cutrone, tenże idzie po raz kolejny po koronę króla strzelców już w pierwszym spotkaniu, pierwszy gol na jego koncie, fantastyczne uderzenie, potężny strzał bardzo blisko bocznej siatki, chyba nawet to zahaczyło o boczną siatkę, co za tym idzie Dubravka nie miał absolutnie najmniejszych szans na wyciągnięcie tego strzału, 1-0 w 11 minucie. Tiemue Bakayoko, fantastyczny przechwyt i od razu mamy wypuszczenie piłki do Adama Traore, który to oddaje znowu do Tiemue Bakayoko. Niespodziewane, aby Francuz ruszył aż tak ofensywnie do przodu i... Nie ma bramki! Co za kuriozalna sytuacja, ja zamilkłem na chwilę, bo spodziewałem się, że Bakayoko to jednak wykończy, ale ta druga dobitka wołała o pomstę do nieba. Zaha, odegranie do Cutrone. Cutrone, świetnie, wypuszcza Adama Traore i teraz Adama Traore walczy o piłkę, walczy o piękną bramkę! 30 minuta i Adama Traore chyba pokazuje, kto jest tutaj nominalnym prawym pomocnikiem. Absolutnie tak, fantastycznie. Wywalczył rzut karny, potem zdobywa bramkę i po indywidualnym rajdzie świetnie tutaj ominął obrońców. Veltman nie miał absolutnie najmniejszych szans, no nie był w stanie dogonić Traore, który oczywiście posiada statystykę prędkości rozwijającą na 99 punktów. Ojojojojojojoj, to jest naprawdę brutalny faul, a Ricci już przecież faulował Adama Traore w polu karnym. I tak to będzie kartka, moi drodzy! Czerwona kartka dla Ricciego, który po raz kolejny brutalnie fauluje Adama Traore. Co za tym idzie, Newcastle od 36 minuty będzie grać w dziesiątkę. Ruben Neves, będziemy dośrodkowywać w pole karne. Ruben Neves, to było dobre zagranie, ale jednak Dubravka tam ubiegł z zamiary Adama Traore. I teraz Diogo Dalot, przejęcie piłki, Pereira, odegranie do Adama Traore, Adama Traore do Rubena Nevesa, ten znowu wypuszcza Adama Traore i Adama Traore wypuszcza Zachę, Wilfred Zaha i to jest 3-0, moi drodzy. I to jest absolutna dominacja, dominacja ze strony gospodarzy, pokazują, że są na innym, myślę, poziomie, absolutnie innym poziomie, galaktycznym można powiedzieć. Przepięknie ta piłka tutaj chodziła, klepka, raz, dwa, trzy i wykończenie klasowej światy i 3-0 po zaledwie 40 minutach. Odegranie do środka do Patricka Cutrone. Patrick Cutrone wypuszcza Zachę. Zaha, on się uwolnił. Zaha jest już w polu karnym. Zaha, strzał! Ta piłka jednak muśnięta przez Dubravkę, nie ma 4-0, nie ma jednak czwartej bramki. Zaha chyba mógł uderzać po krótkim, nie po długim rogu, chociaż było to też ciekawe rozwiązanie, niewątpliwie. Zatem dośrodkowanie w pole karne, Ruben Neves, próba znalezienia tam Adama Traore, ale ostatecznie piłka zostaje wybita przez obrońców srok. I jeszcze jest szansa na ostatni, chyba taki kontratak ostatniej nadziei. Muto na skrzydle, dogania go już Ricardo Pereira, który jest oczywiście zdecydowanie szybszy od skrzydłowego. Ale jednak oddał strzał, który z małymi problemami wybił na rzut rożny Rui Patricio. Dośrodkowanie w pole karne i Ruben Neves dosyć w ekwilibrystyczny sposób wybija piłkę. I po 45 minutach absolutna dominacja. I myślę, upokorzenie gości w wykonaniu Wolverhampton Wanderers. No nie pozostawili żadnych złudzeń, kto jest tutaj lepszym zespołem. I oby tak dalej. Muto. Muto w polu karnym, przy nim Ferro, strzał i to jest bramka. Rozpoczynają dosyć energetycznie tą drugą połowę sroki. I Newcastle zdobywa bramkę na 3-1. Trzeba oddać, że nie spodziewałem się takiego szybkiego rozwiązania. Uspokaja nas tutaj Almiron. Pokazuje, że jeszcze piłka w grze, że jeszcze jest wszystko możliwe w tym spotkaniu, że nie powinniśmy przedwcześnie celebrować zwycięstwa, jeżeli przed nami całe 45 minut. I powiedzmy sobie szczerze, ma rację. Przepraszam, to był Maxim Lopez oczywiście, a nie Almiron.
I piłka ma ponownie Zaha, ten oddaje do Cutrone, a Cutrone wypuszcza Adama Traore i Adama Traore z pięknym strzałem, czy będzie dobitka? Nie ma bramki, słupek, Zaha nie trafia na pustą bramkę, trzeba mu oddać, to była trudna sytuacja, ale nie powinien się pomylić w niej. 75. minuta, moi drodzy, i przyszedł czas na pierwszą zmianę i jest to debiut, debiut Joelintona, tak jak zapowiadałem na konferencji przedmeczowej, tak też się dzieje. Joelinton ma 15 minut, żeby przekonać do siebie kibiców swojego nowego zespołu, a będzie to o tyle trudne, że oczywiście mierzy się ze swoim byłym, mierzy się ze swoimi byłymi kolegami z klubu oczywiście. I teraz Zaha już wypuszcza Joelintona, który już się urywa. Joelinton, czy to będzie naprawdę takie łatwe? Joelinton, nie, słupek, to nie będzie takie łatwe. Olmo, wypuszczenie, jest strzał i to jest jakimś cudem bramka. Nie wykorzystujemy swoich sytuacji w tej drugiej połowie, to jest drugi słupek, wcześniej na pustą bramkę przy sytuacji głową Zachy, a teraz Joelinton dopiero co pokazał się na boisku, już strzelił w słupek, pierwsza kontra i to jest kolejna bramka dla Newcastle, które gra w dziesiątkę. Tak być nie może, no jak najbardziej rozumiem wściekłość. O mój Boże, Maxim Lopez z drugą bramką. Zaha podaje do Joelintona, Joelinton, ale znowu broni Dubravka, nie daje się pokonać swojemu byłemu koledze z klubu. Dwie minuty do liczonego czasu gry i mamy wypuszczenie Joelintona, Joelinton jest na przedpolu, Joelinton ze strzałem znowu wyciąga Dubravka, ależ to była fantastyczna próba naszego brazylijskiego snajpera, ale niestety piłka nie wpadła ostatecznie do siatki, ale przymierzył naprawdę, naprawdę ładnie, ale Dubravka jest dzisiaj w niezłej, niezłej formie, trzeba to przyznać, mimo iż wpuścił trzy bramki, ale ta druga połowa w jego wykonaniu jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza, dośrodkowanie w pole karne, piłkę jeszcze przejął Gibbs White, oddanie do Ferro, Ferro, do Tiemue Bakayoko, Bakayoko nie trafia w piłkę i koniec tego spotkania, 3-2, ależ ten mecz miał historię, na początku chyba wszyscy myśleli, że Newcastle już nie pokaże niczego na Morawie, po tym gdy w 30 minucie dostali czerwoną kartkę, gdy w 40 minucie już przegrywali 3-0, oni w drugich 45 minutach się odbudowali i pokazali z naprawdę, naprawdę dobrej strony, pełen szacunek, a dla nas... Myślę, że mimo 3 punktów pełna nagana się należy, bo mało brakowało, byśmy przegrali albo zremisowali ten mecz, mając na dobrą sprawę wygrany wynik. Co do statystyk, owszem, są one zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Jestem ciekaw, kto został wybrany zawodnikiem meczu. No niewątpliwie Adama Traore, który w sumie ma taką samą cenę jak Patrick Cutrone. Jest tutaj bramka Traore, jest tutaj bramka Cutrone. Tak samo po asystami się podzielili ci panowie, więc fantastyczna współpraca. No moi drodzy, my przejdźmy sobie do wywiadu pomeczowego, bo jestem niezwykle ciekaw, o co nas zapytają oczywiście dziennikarze. 3 punkty były, ale styl... pozostawiał troszeczkę do życzenia, postawmy sprawę jasno. Tak było, bądźmy szczerzy. I uwaga. Czym tutaj we mnie uderzycie? Jestem bardzo ciekaw. Joelinton spędził dziś pierwsze minuty na boisku jako zawodnik klubu. Jak sztab szkoleniowy ocenia ten debiut? Powiem szczerze, było naprawdę, naprawdę nieźle. Oddał kilka groźnych strzałów. Szkoda, że nie udało się mu zdobyć bramki, ale musi dawać z siebie wszystko jak najbardziej. Mimo trudnych okoliczności Joelinton poradził sobie. Nieważne z kim gramy, ani kiedy wchodzi na murawę. Dla klubu i dla tych kibiców musi dawać z siebie wszystko. Zdecydowanie tak. Dlaczego Richarlison nie dostał dziś szansy na swój debiutancki mecz? Bo czekamy jeszcze, aby odpalić pełną torpedę, a cierpliwość zawsze popłaca, to nie był odpowiedni mecz. Niech będzie, że cierpliwość zawsze popłaca, bo być może Richarlison pojawi się w wyjściowym składzie na mecz z Barceloną. Ja nic nie mówię, ja tylko sugeruję. I Cutrone swoimi występami w meczach przygotowawczych podbił serca wszystkich, a wiele wskazuje na to, że również dobrą dyspozycję będzie potrafił pokazać w meczach o stawkę. Czy Cutrone to przyszłość klubu Wolves? Tak rodzą się zwycięzcy, najlepsze dopiero nadejdzie. To jest fantastyczna sprawa. Cutrone ma absolutnie zdecydowanie przyzwoity początek. Bardzo mnie cieszy, że utrzymał dyspozycję w meczu o stawkę i gwarantuję, że wciąż widzimy jego pełne umiejętności. Podoba mi się, moi drodzy, że w jakichś aktualizacjach też najwidoczniej dodali nowe opcje dialogowe, bo w pierwszym sezonie kariery, no wszyscy się zgodzimy, w pewnym momencie już na pamięć znaliśmy wszystkie pytania, jakie mogli nam zadać dziennikarze. To po prostu było pewne, że to, co nas zapytają, wiedzieliśmy, jakie odpowiedzi udzielić, wiedzieliśmy wszystko. Wszystkie warianty, jakie tylko były, no to my je oczywiście wiedzieliśmy. Traore rozwija się na 79 punktów overalla i tak jak było mówione, nie odpuszcza.
tej walki o wyjściowy skład, moi drodzy. Johnny natomiast powiedział na informację, chciałem, żeby czytając różne plotki na swój temat, chciałem poprosić o jeszcze jedną szansę. Jak najbardziej. Johnny, dostaniesz szansę, a Ruben Neves, bardzo dziękuję, że dałeś mu pograć. Dajmy mu tylko tak dalej. Oby tak dalej, jak najbardziej. I mamy też ofertę wypożyczenia Jordão. Jordão? Jak najbardziej, Jordão, zapraszam do wypożyczenia. Leć, chłopie, ogrywaj się, graj w piłkę nożną. Bo to tutaj przecież w tym wszystkim chodzi, moi drodzy. Przejdźmy sobie do zespołu. Jeżeli chodzi o wyjściowy skład, czy możemy tutaj coś zmienić? Myślę, że nie. Myślę, że to wygląda naprawdę, naprawdę nieźle i będzie się spisywać jeszcze lepiej. No ale teraz przed nami jest to starcie. To starcie, czyli oczywiście finał Super Pucharu Europy z FC Barceloną. To jest naprawdę ciekawa sprawa, ale zanim, moi drodzy, finał Super Pucharu, to myślę, że warto by było zrobić sobie jakiś transfer na ten środek obrony, bo tak jak mówiłem, no Ferro, okej, jak najbardziej, Ferro 23 lata, dynamiczny rozwój, tu się w 100% zgadzam, ale Boli, no to młodszy już nie będzie. To zabrzmi naprawdę dziwnie, ale zacząłem teraz kręcić nosem, patrząc na tych dostępnych środkowych obrońców. No bo dajmy na to, taki Ruben Dias, jego odrzucamy, on dopiero co się przeniósł, on nie będzie chciał przejść, więc zostaje nam Hermoso, Luis Felipe, Kurt Zuma i Christensen. A tak mi się wydaje, że no wszyscy ci zawodnicy mają 81 punktów overalla, oprócz oczywiście Luisa Felipe. Okej, każdy z nich jest młodszy o co najmniej 4 lata od oczywiście Boyego, ale tak sobie myślę, że może tutaj jakaś taka prawdziwa petarda z wyższym punktem overalla by wleciała? No nie wiem. Zastanawiam się też nad tym Hermoso i myślę, że to by była ciekawa opcja, tylko że Hermoso ma gigantyczną klauzulę odstępnego. Nie można tego powiedzieć o Zumie czy o Christensenie, ale w ich przypadku nie wiemy, za ile faktycznie ich by można było pójść. A nie, czekajcie, Zuma ma klauzulę odstępnego. A to ciekawe, i mają mniejszą, więc taki Kurt Zuma byłby tutaj całkiem racjonalną opcją. Tym bardziej, że dobrze wiemy, że ten zawodnik się potrafi rozwijać, a wiemy też, jak skończyła Chelsea w tym uniwersum w zeszłym sezonie. No bardzo podobnie jak Manchester City, fatalnie, poza europejskimi pucharami ich oczywiście tam nie ma, więc to jest jakaś opcja, żeby ukraść tego zawodnika w miejsce tego Boyego. No moi drodzy, na Tomoriego nie patrzmy. Tomori, tak jak mówiłem, on ma okrzyknięte miejsce w składzie daleko, daleko, daleko w tyle. On od czasu do czasu, jak zagra w składzie pucharowym, to będzie zadowolony. A myślę, że taki Boli, taki Zuma, który by wszedł sobie za Boyego tak stopniowo by go zmieniał, to jest coś, co mogłoby się podobać. Pytanie, czy wam by się to podobało? Dla mnie to jest fajne, bo jest to w miarę realne, tak jakby tutaj w tej naszej karierze, tak po prostu brzmi to w miarę realnie, że te kluby stopu, one skończyły źle sezon, tak więc oni sfrustrowani gracze chcą odejść, tacy jak Angelinho na lewą obronę, tacy jak chociażby Kurt Zuma czy Christensen, to się trzyma kupy, tym bardziej, że tak jak sprawdzaliśmy w poprzednich odcinkach, moi drodzy, no zarówno Kurt Zuma, jak i Christensen, oni nie grają w pierwszym składzie w Chelsea, tamci pomimo faktu, iż w rzeczywistości mieli oczywiście zakaz transferowy, no to tutaj to tak się nie ma. Zresztą sami widzimy, w Chelsea w pierwszym składzie gra sobie takich Grimaldo, gra sobie, gra sobie Rugani, Sergi Roberto, gra sobie Rafael Varane, więc pokupowali też zawodników, którzy no z automatu powodują, że taki Kurt Zuma jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. I poważnie się nad tym zastanawiam, moi drodzy, Kurt Zuma wydaje mi się być fajną opcją, a wam wydaje się być czy nie? Dajcie mi o tym znać oczywiście w komentarzu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z kariery Wolverhampton. Oczywiście w tym tygodniu.